Nagrywam to ujęcie tylko i wyłącznie po to, żeby kolejne ujęcie było w miarę dla Was sensowne. Więc polazłem spać o 23.30, a mamy 3.33 i ja nie usnąłem. Zobaczymy, o której usnę, to nie wiem, ale o której wstanę. Witam serdecznie Odyn z tej strony. Teraz jest godzina 11. Wstałem o godzinie 10.10. Tylko, że chyba z pół godziny gadałem przez telefon. Webasto mi się wyłączyło, bo się po prostu baterie rozładowały. Także przyspieszony dzień z rana. Tak to nazwijmy. Walka o ciepłotę pomieszczenia, klitki. Pogoda nawet w porze. Z jakieś 4-3 stopnie. Busidło dalej w tym samym miejscu. I ruszam stąd. O, jadę do tego Sopotu. Panie busie, odpal ładnie. Paliwa jeszcze trochę jest. Pyk. I odstrzała, całe szczęście. Trochę tam poszło. Dziadek odpalił. Zatrzymały mnie jeszcze służby mundurowe. Okazało się, że widz podjechał. Pozdrawiam panów policjantów tutaj z Gdańska. No i Sopot, Sopot Festival. A tutaj tramwaj jedzie. Jaki numer? 3. Hełm Witosa. Już jestem w Sopocie. Nie powiem, ale zmarzłem podczas tej gadki, bo ta gadka z policjantami trwała z jakieś dobre 15-20 minut i się teraz dogrzewam. Jak mam taką myśl, że zaraz na plaży będę, gdzie będzie dość mocno wiało, to nie jest przyjemne dla mnie, ale no co, trzeba żyć dalej. Zatrzymałem się w takim miejscu i mam nadzieję, że parking darmowy. Idę sprawdzić. Sobota jest, ejże. Poniedziałek, piątek. Dziękujemy. No to idziemy. Sopocisko. Ciekawe, czy coś wpadnie. Chociaż 2 złote. A co się będziemy? Pierwszy sygnał dzisiaj godny kopania. I tutaj mamy coś. I mamy 5-groszówkę. Pogoda prześliczna. Widok super. I teraz mi 10-groszówka wpadła. Ludzi trochę jest. Bez detektorów spacer. Pięknie mewy gdoczą. Zobaczymy, co wpadnie. Kolejny niski bilon. 2 grosze. No cóż. Mamy pieniążka. 20 groszy. Ale śmietnik niesamowity i monet brak. 4 monety. Mogłoby być już złotówka. Chociaż, ale nie ma. Grand Hotel. Tak to wygląda wszystko wokół. Leży sobie tu wywiany grosz żelazny. A zaraz koło niego mam sygnała. Może zawleczka, może jakieś 20 groszy. Zawleczka. Kapsel. Proszę. A co to? Jakiś papierek jak 5 dych wygląda. Tutaj co jest? Jakaś folia. No śmietnik. Jak oni tu używali maszyny, żeby to posprzątać, to nie udało im się. Tam jest jakiś zamek, może koło tego zamku ktoś teraz zgubił jakieś pieniążki. Idziemy pod zamek. Proszę bardzo, jaki piękny, zbudowany dzisiaj, z dzisiejszych muszelek. Fosa jest, prawdziwy zamek. A jakieś skarby po zamku są? Nie ma chyba. Co to, 10 czy 20? 20. Już prawie przy molo sopockim jestem. To kiedyś w tym miejscu Kaś
znalazłem stówę, a teraz mam 20 groszy i to jest ostatnia moneta z tego żałosnego wypadu. Idę do busa i mam pomysł na dzisiaj, na kawałek jeszcze tego fajnego dnia. Jadę na zakupy kupić jakąś dobrą szamkę, żeby sobie zrobić jakąś dobrą szamkę. Jadę na ten klif, na te klify orłowskie, jakoś tak. Dużo osób, dużo z was mi polecało te klify, że tam jest zarąbiste miejsce na van life. I zrobimy tam jakieś ładne ujęcia i zobaczymy, czy to prawda, czy nieprawda. Busidło na mnie czeka. Prawa, lewa i można iść. Trzeba sprawdzić, gdzie tu jest jakaś biedra. Dziadło odpalony. Tankujemy. Jeszcze nie. Dobra, widzimy się w sklepie. 5 minutek ino. I jesteśmy na miejscu. Bium. Co tam, gołąb? Nic tak nie mówisz. Siedzisz. A idę. Nie jesteś dzisiaj gadatliwy. Okej, jestem w Biedrolandii, idziemy na zakup. Mam pomysła. Kurde, kiełbaska z ogniska to będzie to. I coś jeszcze, bułeczki mam i musztarda. Co to się tam dzieje? Jakaś policja czy jakieś alarmy, nie wiadomo co. Jestem po zakupach, ale tak patrzę, że tutaj na ten klif orłowski, to z buta jedynie można podejść, tam nie ma jak podjechać autem. Chociaż mogą być tam jakieś, kurde, przy tym bunkrze może będą jakieś auta na zdjęciach. Nie, tu nie ma szans wjechać w ogóle, co ty. Na pewno nie kamperem, jakimś takim busem, jakieś dziadostwo. Dobra, trzeba coś innego wymyśleć. Pierwsze co sprawdzę, to ten Gdynia Orłowo, tak to się chyba nazywa. Podjadę tam. Pani robi dziwnego jakiegoś takiego. Podjadę tam, zobaczę, czy tam będzie jakieś fajne miejsce na ognisko, a jak nie, no to znam jedną miejscówę, gdzie można ognisko zrobić. Tylko że to jest trochę dalej. Proszę bardzo, jest Orłowo, Molo, a klify są w tamtą stronę i ciekawe, czy tam będzie jak stanąć. Jaki piękny księżyc, jakie piękne widoki. Dobra, zakaz zatrzymywania się. No ładnie tu jest, ładnie. Tylko czy będzie jak stanąć, Ikaj? Czy tu jest miejsce? Ups, chyba nie ma. A zobaczmy, co tu u góry jest. Tam jest zakaz za 50 metrów. Ale zobaczmy, co tam jest. Co tam jest ciekawego? Uwaga, piesi. A jest tam jakiś rozpiżony hotel stary. No i tutaj jest zakaz wjazdu. Także ja stąd jadę, bo tutaj po prostu są parkingi dla żyjących. Nie przywalę tam w nic. Nic. Brum, brum, jedziemy stąd. Nie ma to tamto. Ale trzeba przyznać, że miejsce urokliwe. Pamiętam, że jadłem tu pizzę tutaj jakieś 3 lata temu. Czekałem chyba z półtorej godziny na nią w sezonie. I nie pamiętam, czy była dobra. Ale jak nie zapamiętałem, to nie była dobra. Znaczy była dobra, ale nie pyszna. Jedziemy do Gdyni, na tamtą plażę taką dziwną. Dojeżdżam na miejsce. Piękny obrazek. Niski, bardzo nisko księżyc. A pod księżycem łódka, stateczek jakiś. A tu czerwone chmury normalnie. I tutaj jest miejsce, w którym będę dzisiaj spał. Mam nadzieję, że taka miejscówka tam w dziczy. O, co tu się porobiło? Nie można już tam wjechać, ale lipa. Ale lipa. Co to oni porobili tutaj? Co to oni tu porobili? Tam jest moja miejscówa. Nic na dziko. Przyjeżdżać i sznupać, bulić. No nic, ustawię się gdzieś. Tutaj jest miejsce na ognisko. A, pomyślimy.
Musiałem stamtąd jechać, bo zjechało się tam bardzo dużo młodzieży. Tu. Ja tam z młodzieżą nie za bardzo lubię. Za 300 metrów. Bo oni lubią pić i bić, a ja nie lubię ani pić, ani bić. No i paleniska były zajęte, a ja się nie lubię wpraszać. Tutaj dobrze jadę, dobrze jadę. Jadę na klif, zobaczyć, czy miejscówka na klifie jeszcze istnieje, czy trzeba będzie szukać w ogóle innych miejsc tutaj, bo widzę, że się przez ten sezon tutaj pozmieniało trochę na tym Pomorzu. Nie ma takich, nie ma już tych takich fajnych miejsc. Na razie dwóch. Skręć w prawo. Okej. Klif nie jest zamknięty, ale nie jestem na klifie sam. Dodatkowo tutaj lubią jeździć służby na papierosa i na notatki. Dlatego muszę sobie tę kiełbasę ugotować. Cóż za strata. Nie będzie ognicha. Trudno się mówi, ale już jestem głodny. 12,5 V. Spada energia. Kiełbaski się robią. A tutaj internet mieli. I nie chcę go zmielić. Trzeba pootwierać te wszystkie rzeczy, gdzie my jedli. Tyle z życia, tyle z życia. Z racji tego, że w tym busie no nie ma zbytnio co do roboty w momencie, w którym jest ciemno na zewnątrz i zimno dodatkowo, poza siedzeniem i patrzeniem, no to włączam sobie różne jakieś tam streamy. Tu na przykład mam Hallaczysko. Pozdrawiam, jeżeli będzie oglądał. Ale nie tylko u Hallaka. Oglądałem wcześniej Tivolta i oglądałem jeszcze tą polską rodzinkę i jeszcze jeden stream jakiś, nie pamiętam, ale to co ludzie wypisują na tym czacie, ja dawno streamów nie robiłem, już o tym zapomniałem, ale to jest tak niebywałe, ile niektórzy mają w sobie takiego jadu, ale takiego ekstremalnego jadu, na wszystko są w stanie, nie wiem, gdzieś tam te najgorsze rzeczy, których tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać, to muszą to opisać, muszą się z tego wyśmiać. Bożeż ty mój, zero empatii w ogóle. To jest tak niebywałe, że szok, a już minęło trochę czasu i teraz sobie robię do żarcia pierogi i czytam to i po prostu w to nie wierzę, dlatego w ogóle włączyłem to i opowiedziałem o tym, o tych moich przemyśleniach. No nic, patrzmy dalej. Okej, ładowanie jeszcze trochę akumulatorów przed snem. Tutaj można włączyć silnik, nikomu nie przeszkadzam. Za jakie 15 minut jeszcze pochodzi. Prąd 12,5 V. Cały dzień się wszystko dzisiaj ładowało w słońcu. Szkoda, że nie mam tej aplikacji do telefonu, która mi pokazuje, ile tam wat mi się naładowało. No telefon nie bierze zbyt dużo watów. Zobaczymy, jak to będzie z tym prądem. Cały czas się boję o ten prąd. Chciałbym być niezależny na takiej zasadzie, że cały ten układ tych czterech akumulatorów jest ładowany i z alternatora, i z solarów. To by było takie coś, co by dawało mi spokój i chyba nad tym będę myślał. Dobra, ale to wszystko, jeżeli chodzi o ten dzień. Nic się dzisiaj nie wydarzyło fajnego. Zresztą widzieliście. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.